Witajcie. Dzisiaj widzimy się na naszym kolejnym spotkaniu w serii Psychomedic Live. Dzisiaj będziemy rozmawiać o zaburzeniach lękowych. Zanim zaczniemy i przywitamy naszych gości, to prosiłam Was, żebyście dali znać pod wydarzeniem, czy nas dobrze słyszycie i czy nas widzicie. Dobrze? Bo to dla nas bardzo ważne, czy wszystko mamy, wszystkie urządzenia mamy dobrze ustawione, tak żeby było Wam wygodnie oglądać. W czasie naszej rozmowy proszę piszcie pytania, ponieważ mniej więcej po około 30 minutach będziemy na nie odpowiadać. Więc jeżeli chcielibyście się podzielić czy swoją historią, czy zapytać o jakąś wątpliwość, czujcie się nieskrępowani, piszcie. Ja będę to czytać i będziemy wspólnie zastanawiać się dla Was nad odpowiedziami. Bardzo proszę, udostępniajcie też nasze wydarzenie, tak aby jak najwięcej Waszych też znajomych skorzystało z dzisiejszego naszego spotkania. Cieszę się, że dzisiaj mogliśmy się spotkać, bo w tamtym tygodniu niestety, tak jak zapraszaliśmy Was na 13, to krtań od obawiania posłuszeństwa, więc dzisiaj już z głosem jest dobrze. I zapraszam, zadawajcie pytania, a ja witam dzisiaj serdecznie moich gości. Jest nią dr Bernadetta Warchoł, lekarz specjalizujący się w psychiatrii dorosłych. Witamy. Dzień dobry. I magister Paulina Zielińska, psycholog, psychoterapeuta o orientacji psychodynamicznej. Dzień dobry. Witam. To cóż, chyba zaczniemy od tego, cóż to są właściwie te objawy lękowe. Dlaczego objawy lękowe i nerwica? Czy to jest to samo? To znaczy, zaburzenia lękowe, potocznie zwane nerwicą, są to takie zaburzenia bardzo różnorodne, psychogenne zaburzenia, które dotyczą głównie sfery emocjonalnej, ale dotyczą także sfery somatycznej, behawioralnej, czyli sfery zachowania. Tutaj mówimy o zaburzeniu czynności narządów przy ich zachowanej prawidłowej strukturze anatomicznej, czyli mówiąc inaczej, prościej, dochodzi do objawów różnych, natomiast wyniki badań somatycznych, wyniki laboratoryjne są prawidłowe, a mimo to jest jakieś zaburzenie. Tak jak już wspomniałam, objawy występują w trzech sferach. Jest to sfera emocjonalna. Tutaj możemy mówić o objawach takich jak napięcie, rozdrażnienie, irytacja. Osoby z takimi zaburzeniami doświadczają również zaburzeń koncentracji, trudności w skupieniu uwagi, doświadczają różnych irracjonalnych, często natrętnych myśli. Często też mają problemy ze snem, z zasypianiem lub wybudzaniem się w nocy, doznają jakichś koszmarów sennych. To jest taki bardzo rozległy szereg objawów ze sfery takiej psychologicznej, emocjonalnej. Właśnie to ten lęk może oddziaływać na różne nasze objawy. Człowiek odczuwa różne objawy. Natomiast ze sfery somatycznej także doświadczamy różnych objawów, takich typowo fizycznych. Są to objawy ze strony na przykład układu krążenia. Są to takie, bardzo często ludzie skarżą się na uczucie kołatania serca, uczucie nierównego rytmu serca, doznają różnych niespecyficznych bólów w klatce piersiowej. Także może dochodzić do omdleń. Ze strony układu oddechowego może dochodzić do zaburzeń oddychania. Ludzie mają takie uczucie braku tchu, duszności. Ze strony układu pokarmowego to są bardzo różne objawy, takie żołądkowo-jelitowe. Właśnie jak bóle brzucha, biegunki, wzdęcia, może dochodzić do takiego objawu, który często bardzo pacjenci opisują, jak taki ucisk w żołądku, czy uczucie guli w gardle, co przeszkadza im na przykład w połykaniu, w zjadaniu posiłków, lub takie inne objawy, bardzo niespecyficzne, jakieś bóle niespecyficzne z różnych układów, które się objawiają na różnych
częściach naszego ciała. Mogą to być objawy też przypominające objawy neurologiczne, czyli mrowienie, drętwienie, sztywność mięśni, drżenie mięśni. Mogą być to bóle głowy, zawroty głowy, bardzo różne objawy, które na pozór przypominają jakąś chorobę fizyczną i dlatego często są mylone z chorobami fizycznymi. To też jest wynikiem tego, że pacjenci nie zgłaszają się do specjalistów psychiatrów, czyli takich z mojej dziedziny, tylko często Państwo zgłaszacie się do specjalistów kardiologów, gastrologów, chirurgów, endokrynologów. Wykonujecie Państwo różne inwazyjne badania, a tak naprawdę chodzi o tą sferę psychiczną. I jest jeszcze ta sfera behawioralna, czyli ludzie pod wpływem zaburzeń lękowych, pod wpływem lęku mogą dokonywać różnych zachowań. Na przykład mogą dokonywać różnych impulsywnych, niedojrzałych zachowań, mogą wykonywać jakieś kompulsywne zachowania, czyli takie rytuały często powtarzające się, może dochodzić do wycofania się z interakcji, z takich kontaktów społecznych, do spowolnienia psychoruchowego może dochodzić. To są takie ogólne objawy zaburzeń lękowych. Jest ich bardzo dużo, są one bardzo różnorodne. A może by tak było łatwiej sobie też tak zobrazować, jakiś przykład, Pani doktor, by Pani opowiedziała ze swojej praktyki? Z takim, no może podam taki przykład takiej modelowej pacjentki. To jest, no wiele takich pacjentek miałam. Jest to osoba, która, kobieta, która funkcjonuje bardzo dobrze, funkcjonowała, ma dobrą pracę, pracuje w korporacji, ma rodzinę, dzieci, dobre wykształcenie, dobrze zarabia. I doszło u takiej pacjentki do... Zaczęło się wszystko właśnie od objawów somatycznych, czyli na początku ta pacjentka doznawała takiego uczucia kołatania serca, doznawała różnego rodzaju też takich napadów lęku panicznych, na przykład na ulicy, w drodze do pracy, czy jak jechała na zakupy. Potem to powodowało, że ona bała się wracać do tych miejsc, gdzie te objawy występowały. I pacjentka ta zgłaszała się do różnych lekarzy, różnych specjalności, myśląc, że no jest na coś poważnie chora. Bardzo się tego bała. Była u endokrynologa, badała się pod kątem różnych hormonów, była u gastrologa, wykonała badanie gastroskopii, dosyć inwazyjne badanie. Długo to czasu zajęło, zanim ktoś z lekarzy skierował ją do psychiatry, ponieważ ocenił, że to, co się u niej dzieje, nie jest w ogóle podłożem, nie ma podłoża fizycznego tych objawów. I ta pacjentka na pierwszej wizycie była bardzo zalękniona, ona bardzo bała się tej diagnozy takiej właśnie no, psychiatrycznej, mówiąc tak. Aczkolwiek no, moim zadaniem było to, żeby wyjaśnić tej pacjentce, że to jest taka, no, takie częste zaburzenie, z którym można sobie radzić, można je leczyć, a wręcz właśnie dalsze badanie i wręcz nawet branie leków takich, które są na objawy somatyczne, może nawet zaszkodzić, jeżeli nie są one de facto lekami na to, co jej dolega. Czyli rozumiem, że to jest bardzo trudno uwierzyć, że niekiedy objawy, które pacjenci przeżywają, czy na przykład kołatanie serca, że to może być związane nie z zbliżającym się z zawałem serca, a że to jest napad lęku. Tak, tak. No, pacjenci często mylą to. To też często jest tak, że zgłaszają się na SORY, czyli do izby przyjęć szpitali, ponieważ no, mają takie uczucie, że zaraz przestaną oddychać, albo dojdzie do zawału, że umrą.
Aczkolwiek to można odróżnić. To nie jest tak, że zawału nie można odróżnić od ataku paniki. I właśnie pacjentów trzeba edukować w tym kierunku. Jak to odróżniać? Dlaczego to nie jest to? No ponieważ oni boją się tego, że są na coś po prostu poważnie chorzy. A jak to odróżnić? No, w zawale jest w ogóle inny ból. Mamy do czynienia z innym bólem. Zawał serca to jest taki ból bardzo silny, który jest umiejscowiony głównie za mostkiem. Taki, który jest ograniczony do tego miejsca. Promieniuje często ten ból do lewego ramienia, może promieniować do szczęki, wręcz do zębów, do karku. Oczywiście ludzie boją się również, doznają lęku, ale jest to taki lęk, który jest do takich, no, skoncentrowany na tym bólu. I też mogą występować nudności, wymioty. Natomiast w ataku paniki ten ból jest taki bardzo niespecyficzny. On jest taki w obszarze klatce piersiowej, ale jakoś niekonkretnie umiejscowiony. Też ludzie doznają kłucia, drętwienia w różnych częściach ciała, zazwyczaj wtedy w rękach, w nogach, w palcach. Mają takie uczucie, że zaraz na przykład się uduszą, zaczynają się hiperwentylować, przy czym na przykład przy zawale często ten tor oddychania jest prawidłowy. I mają takie poczucie irracjonalne, że zaraz postradają zmysły na przykład, albo że właśnie umrą przez uduszenie się. To są dwa takie różne, ale oczywiście, jeżeli ktoś nie jest w stanie tego rozróżnić, no to powinien zgłaszać się po pomoc. To jest jakby, bo to nie zawsze jest łatwe do rozróżnienia. To często, jeżeli ktoś już raz przeszedł taki stan napadu paniki, to wtedy na przykład zazwyczaj osoba bliska, która zna i wie, jak to wygląda, to też może mu pomóc i wie, że to nie zawał. To jest rzeczywiście bardzo ważna sprawa, bo tak sobie wyobrażam, że dla wielu osób może być to bardzo duży kłopot, bo rozróżnienie między napadem paniki a na przykład zawałem jest dosyć trudne. Rozumiem, że jeśli to jest pierwszy raz, i wyobrażam sobie, że duży wtedy może być w ogóle lęk o własne zdrowie. Czy w związku z tym ja zaraz umrę, bo to jest realny zawał serca, czy to jest tylko napad paniki? Tak, oczywiście. Natomiast no, zawał serca też ma jakieś podłoże, prawda? To jest zazwyczaj u osób, które są obciążone pewnymi chorobami serca, taki lęk paniczny często dotyka osób naprawdę młodych. To są często pacjenci, którzy mają lat 30 czy 30 parę. Oczywiście tutaj też może być zawał, żeby to było jasne, ale to są jednak trochę inne objawy. Inny rodzaj bólu, inny rodzaj natężenia tego bólu i inne objawy towarzyszące, prawda? Że ludzie doświadczający tego napadu paniki, oni właściwie czują objawy czasem nawet w całym ciele po prostu. Mają poczucie, że te objawy są z różnych stron, z różnych części ciała. Ale no, może być to rzeczywiście trudne do rozpoznania na początku. Okay. To teraz my przejdziemy do takiego tematu przyczyny. I bardzo Was proszę, ci, którzy nas oglądacie teraz, dajcie znać, zostawcie komentarz, dajcie wyraz swojej obecności. Udostępnijcie oczywiście materiał, żeby ktoś jeszcze mógł skorzystać dzisiaj z naszego spotkania i mógł zadać też nam pytanie. I przechodzimy do magister Pauliny Zielińskiej. Jakie są w ogóle przyczyny takiego lęku? Przyczyny zaburzeń lękowych, podobnie jak pozostałych zaburzeń psychicznych, rozumiemy zawsze wieloczynnikowo. Zdajemy sobie sprawę, jak ważny jest okres wczesnego dzieciństwa, w którym kształtuje się struktura osobowości i konfliktowość oraz rodzaj osobowości, z jakim ostatecznie, kim się staniemy w wieku dorosłym. Dlatego przyczyny sięgają na pewno relacji rodzinnych i to, w jaki sposób przebiegało
wczesne dzieciństwo takiej osoby, tak? Czy to była rodzina taka, czy to była rodzina pełna, czy to była rodzina rozbita, tak? Czy to były, czy dochodziło do zamiany ról w rodzinie, tak? Mamy bardzo dużo czynników, które mogą w rodzinie zaistnieć, czy w tych relacjach wczesnodziecięcych, które potem wpływają na nas w dorosłości. I również ważnym czynnikiem są czynniki temperamentalne, z którymi poniekąd też się rodzimy. I one również jakby wynikają, jakby te wszystkie czynniki razem na siebie wpływają i ostatecznie dają kształt danym zaburzeniom, czy to lękowym, czy innym zaburzeniom. W przypadku akurat zaburzeń lękowych zwraca się uwagę na taki brak poczucia bezpieczeństwa w życiu wczesnodziecięcym u tych osób. Mhm. Ponadto wyjaśniamy te przyczyny również poprzez model konfliktu, który mogę się posłużyć tutaj przykładem takiej pacjentki modelowej również, która właśnie próbowała w życiu funkcjonować całkowicie niezależnie od matki, deklarowała swoją odrębność do niej, ale robiła to poprzez wrogość i postępując całkowicie odwrotnie do tego, jak ta mama by sobie życzyła. To akurat był taki przykład, kiedy mama chciała, żeby ona miała jak najszybciej założyła rodzinę, stworzyła taką standardową komórkę rodzinną, natomiast ona na złość matce zajęła się pracą i bardzo, bardzo się jakby angażowała w tym obszarze. I tutaj akurat z tą pacjentką pracowałyśmy nad tym, żeby pokazać jej, że poprzez taki opór, który stawia matce i ten negatywizm i złość jest z nią paradoksalnie silnie związana. Czyli możemy mówić tutaj, że ona przeżywała taki konflikt zależności i niezależności. Przyczyną również może być, elementem tak jakby tworzącym tą całość może być również, możemy skorzystać z takiej teorii deficytu, czy też to się nazywa nerwicą braku. Kiedy z jakiegoś powodu ktoś nie ma możliwości zidentyfikować się ze swoim rodzicem, na przykład często jest to figura ojca, czy dlatego, że on jest nieobecny dosłownie w życiu człowieka, czy też jest nieobecny emocjonalnie. Mhm. I ktoś, kto wzrasta w takim braku, również w przyszłości generuje różnego rodzaju trudności. Generują się w jego życiu, tak? W jego psychice i elementem może być to również zaburzeń lękowy. Widzę, że coraz więcej osób dołącza do nas. Proszę, piszcie komentarze pod naszym wydarzeniem. Dajcie znak, że jesteście. I za około 15 minut przejdziemy już płynnie do pytań. Więc piszcie, ja będę je czytać. Będziemy odpowiadać na wszystkie Wasze wątpliwości. To tak myślę sobie, że chyba takim ważnym też punktem naszej rozmowy to jest leczenie. Wiele pewnie pytań będzie też naszych słuchających, oglądających nas, jak właściwie te objawy lękowe się leczy. Czy w ogóle da się wyleczyć z objawów lękowych? Czy to jest tak już do końca życia? Będę musiał się już borykać z objawami lękowymi? Mhm. Może pierwsza doktorem Banko, bo tak widzę, że... To może zacznę, bo... No często jednak pacjenci są chyba najpierw kierowani do nas od innych lekarzy, zwłaszcza to tak wygląda. No ważne jest, drodzy Państwo, żebyście w ogóle, jeżeli Wy czy Wasi bliscy, znajomi borykają się z takimi objawami, o których my mówimy, żebyście w ogóle zgłaszali się po pomoc i nie bali się tego. Im wcześniej, tym lepiej. No do mnie często pacjenci zgłaszają się już w
takim dosyć dużym nasileniu tego lęku. I wówczas właśnie no, koniecznym jest włączenie farmakoterapii. Ale od razu mówię, farmakoterapia to jest tylko część tego, co możemy zrobić dla tych osób. Ważne jest łączenie farmakoterapii, oczywiście w tych takich nasilonych bądź umiarkowanych zaburzeniach lękowych, łączenie farmakoterapii i psychoterapii. Dlatego, że tak może obrazując, to powiem tak, leki dają nam tyle, że zmniejszają nasilenie objawów. Rzeczywiście pacjenci lepiej funkcjonują w środowisku rodzinnym, zawodowym, doznają mniejszego poczucia cierpienia, mija ten dotychczasowy dyskomfort, natomiast ważne jest bardzo, żeby dojść do źródła tego lęku. To trochę tak jak w takim ognisku, gdzie wszystko się pali i jest bardzo dużo tych objawów. I lek rzeczywiście troszkę spowoduje, zmniejszy ten ogień, ale w środku tam się jeszcze będzie tliło, prawda? I właśnie te tlące się takie, to się tli, to jest właśnie to źródło lęku, które trzeba dojść do niego i zniwelować, żeby wyleczyć to zaburzenie. No. Drodzy Państwo, na pewno leczenie takich zaburzeń jest długotrwałe. Musimy się przygotować na to. Często na takiej pierwszej wizycie, ja właśnie mówię pacjentom, tłumaczę im, na czym to polega. Bardzo, bardzo ważna jest tutaj psychoedukacja, że leki, które włączam, są to zazwyczaj leki przeciwdepresyjne, zazwyczaj inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, które są na ogół dobrze tolerowane i rzeczywiście pomagają. Natomiast ważne jest, żeby wytłumaczyć pacjentowi, że leki włącza się stopniowo i dopiero po pewnym czasie możemy oczekiwać poprawy. No, to jest trudne, zwłaszcza dla pacjentów, którzy zgłaszają się już w takim stanie nasilonych objawów. Ale tutaj niestety nic nie przyspieszymy. Na początku wręcz przez pierwsze dwa tygodnie, trzy tygodnie leczenia może nawet dojść do niestety pogorszenia objawów, do jakichś różnych dolegliwości, takich jak bóle głowy, zawroty głowy. Może pacjenci skarżą się też na biegunki, mają takie poczucie zmęczenia, czasem senności na początku włączania leczenia. Na szczęście u większości pacjentów to mija i może być tylko lepiej po pewnym czasie, po tych dwóch, trzech tygodniach. Ważne jest, żeby nie zniechęcać się do leku, ponieważ on pomoże tylko po pewnym czasie. I też musi być ważne to, żeby przyjmować lek w takiej docelowej dawce, która jest lecznicza. A nie oczekujcie Państwo objawów po dawce tej takiej wprowadzającej. Niestety to jest jeszcze za wcześnie. Czasami u pacjentów, których lęk jest bardzo nasilony, ja na początku włączam takie leki doraźne, które mogą zmniejszyć tak doraźnie niepokój, napięcie. Ale ważne jest, żeby wiedzieć, że te leki są na krótki czas, na pierwsze 2-3 tygodnie, ponieważ te leki rzeczywiście mogą uzależniać. Mam tu na myśli leki z grupy benzodiazepin, które rzeczywiście są lekami dobrymi, jeśli chodzi o zmniejszanie objawów lęku, także takich napadów panicznych, lękowych, ale no, to są leki do krótkotrwałego przyjmowania, ponieważ mogą uzależniać. Natomiast pewnie Państwo boicie się tego, że te leki przeciwdepresyjne mogą uzależnić. Te leki nie uzależniają. Nie uzależniają, natomiast trzeba pamiętać, że czas ich przyjmowania jest długi. Czasami jest to, mówi się, że to powinien być co najmniej okres 12 miesięcy, a nawet i dłuższy, w zależności od postępów leczenia. I żeby, broń Boże, nie odstawiać leków samodzielnie, kiedy człowiek poczuje się lepiej,
bo niestety często tak jest, że pacjent nie zgłasza się na kontrolę, odstawia leki, bo rzeczywiście objawy się bardzo znacznie zmniejszyły, wręcz nawet wycofały czasami. Odstawia leki, dochodzi do powrotu objawów, czasem nawet jeszcze ze zdwojoną siłą. I to jest niebezpieczne i powoduje takie, taki dyskomfort u tych pacjentów. Już na pierwszej wizycie staram się mówić pacjentom o konieczności podjęcia psychoterapii. To jest właśnie bardzo ważne do tego, żeby już za jakieś takie przyszłościowe, żeby właśnie dojść do źródła lęku i też połączenie leczenia farmakologicznego z psychoterapią daje lepsze efekty i długoterminowe przede wszystkim, tak. Mhm. Oczywiście ważne też, żeby zadbać u tych pacjentów o jakość snu, dlatego to są czasem leki na ułatwiające ten sen, kiedy ktoś ma na przykład problemy ze snem, żeby też ograniczyć spożywanie używek, jeżeli ktoś takowe zażywa. Na przykład kofeina jest tu takim częstą używką, która zwłaszcza u osób z zaburzeniami lękowymi może nasilać lęk, niepokój i osoby są nawet bardziej wrażliwe na to. Więc ja zachęcam do, żeby jakoś w miarę możliwości to ograniczyć, prawda? A inne jeszcze suplementy diety? Pacjenci czasami lubią przyjmować różne takie rzeczy z apteki. Myślą, że jest to, myślicie Państwo czasami, że jest to bezpieczne z racji tego, że jest bez recepty. Czasami, nie jest tak zawsze niestety i trzeba o tym mówić, co bierze się, jakie leki się przyjmuje. To jest takie ciekawe, bo jak pytam pacjentów, czy biorą jakieś leki, to nie. Ale jak dopytuję, czy na przykład jakaś herbatka z apteki, czy właśnie jakiś suplement, to okazuje się, że tak. I wtedy ja informuję tych pacjentów, że wiele z tych leków, takich suplementów, Państwo przyjmujecie na uspokojenie, może wchodzić w interakcję z naszymi lekami, czyli z tymi lekami przeciwdepresyjnymi. I to są czasem naprawdę poważne interakcje, więc trzeba o tym pamiętać, żeby o tym mówić, informować i pamiętać też, co to są za suplementy. Byłyśmy przy temacie, że farmakoterapia plus psychoterapia to jest coś, co jest w bliższych publikacjach odnośnie skutecznego leczenia, najskuteczniejszym połączonym sposobem leczenia zaburzeń nerwicowych. Teraz tak, dlatego nie bez przyczyny zawsze naszymi gośćmi jest tak naprawdę dream team, czyli wyważone połączenie, czyli psychiatra plus psychoterapeuta. To jeżeli chodzi, też widzę, że dużo pytań jest odnośnie psychoterapii, to na czym ta psychoterapia w ogóle tych zaburzeń lękowych polega? Terapia zaburzeń lękowych będzie polegała na zbudowaniu relacji terapeutycznej z pacjentem, z psychoterapeutą, poznaniu jego historii, zrozumieniu mechanizmów, które spowodowały powstanie tego zaburzenia, ponieważ wiemy, że to obrony występujące w znaczy lęk traktujemy jako w przypadku zaburzeń lękowych jako manifestację takiej obrony psychiczności pacjenta przed innymi powodami, czyli innym lękiem pierwotnym bądź konfliktami, czy tymi deficytami, o których wspominałam wcześniej. Dlatego naszym celem będzie zrozumienie historii pacjenta, tego, co doprowadziło do tego, że wystąpiły zaburzenia lękowe. Naszym celem będzie też możliwie jak najwcześniejsze zaprzestanie leczenia farmakologicznego, tak jako chemii, którą trzeba przyjmować, więc jest ona niezbędna niekiedy. Ale pani doktor pewnie się z nią zgodzi, że dążymy do tego, żeby tych leków było jak najmniej w życiu pacjentów, więc to będzie również nasz cel. Będziemy obserwować tą relację terapeutyczną, co się w niej dzieje, jakie tematy wnosi osoba na psychoterapię, ponieważ akurat w przypadku psychoterapii psychodynamicznej są to wolne myśli,
które osoba przychodząca ujawnia przed terapeutą i które wspólnie analizują. I poznanie tej historii, poznanie tej konfliktowości, która leży u podłoża tych zaburzeń, pozwala na to, żeby ta osoba już nie potrzebowała tych objawów do tego, żeby funkcjonować. Poprawia to jej jakość życia i żeby doszło do takiej rekonstrukcji osobowości, potrzebny jest dłuższy proces terapeutyczny. Tak szacuje się około od 1 do 4 lat trwający. Natomiast nie każdy chce podjąć tak długoterminową psychoterapię, więc możliwe jest również oddziaływanie krótkoterminowe metodą psychodynamiczną. To wtedy trwa około pół roku i praca polega na koncentracji terapeuty na tym obszarze objawowym po to, żeby maksymalnie szybko go wyeliminować. W tego typu redukcji objawów czy eliminacji skuteczna jest również psychoterapia poznawczo-behawioralna oraz interpersonalna oraz farmakoterapia. Te cztery metody. Natomiast nie zawsze sama redukcja objawu czy eliminacja objawu prowadzi do poprawy jakości życia. Wtedy wspólnie z terapeutą pacjent może podjąć decyzję o kontynuacji takiej pracy w bardziej długoterminowym wymiarze i rekonstrukcji jakby większych aspektów, większej ilości aspektów jego osobowości, konfliktowości. Może jeszcze tylko tak wspomnę, że też takim oddziaływaniem na przykład dla pacjentów, którzy borykają się z lękami społecznymi, tak zwaną fobią społeczną, to jest też terapia grupowa. Tak, to też jest dobry sposób, zwłaszcza, że nie ma przeciwwskazań do tego, żeby połączyć dwie metody. Można wziąć udział w takich zajęciach grupowych, które są jakoś tam też ograniczone w czasie i jednocześnie być w terapii swojej indywidualnej, przy czym trzeba to ujawnić. W sensie ważne jest, żeby to było jawne i żeby można było to omówić, co to dla pacjenta znaczy. Tak? W przypadku tych pacjentów myślę, że to nie jest przeciwwskazanie, żeby kontynuować jedno i drugie. Wiele osób pyta, tak widzę z licznych komentarzy. Zachęcam Was oczywiście, żeby dalej pisać, dzielić się własnymi historiami, dać znać, że nas oglądacie. Jest prewencja, czyli dużo osób się zastanawia, co tu zrobić, żeby się uchronić przed tymi zaburzeniami lękowymi. Tak sobie myślę, jakbyście zechciały się podzielić takim doświadczeniem już wieloletniej pracy z pacjentami i wysłuchania kilkuset, nawet kilku tysięcy historii pacjentów. Jak myślicie, co jest takie istotne, co warto robić, żeby się zabezpieczyć? Albo zwiększyć swoją szansę na to, że się nie będzie miało tych objawów lękowych. No ja myślę, że warto starać się stosować w miarę harmonijny tryb życia. Czasami jest to trudne, ale to rzeczywiście pomaga i daje efekty. Co to oznacza? Czyli na przykład stosować zbilansowaną dietę, prowadzić jakiś sport, w ogóle żeby ten wysiłek fizyczny był taki systematyczny. Jest rzeczywiście udowodnione, że ten wysiłek fizyczny zmniejsza ten poziom napięcia, stresu, radzenia sobie z tym stresem, jakoś tak daje nam jakąś taką regularność. Ja myślę, że w tym kierunku starać się jakąś taką właśnie zdrowy, w miarę możliwości oczywiście, zdrowy tryb życia prowadzić. Oczywiście ograniczać różnego rodzaju używki, czyli nie nadużywać alkoholu, substancji psychoaktywnych, no bo to wręcz nasila lęki i je tworzy. Natomiast myślę, że taki zbilansowany tryb życia jest tutaj jakąś pewną metodą zabezpieczenia się. Ja myślę, że to jest bardzo trudne pytanie i trudno na nie jednoznacznie odpowiedzieć, bo nie wszystko zależy od nas w przypadku tworzenia się wszelkiego rodzaju zaburzeń psychicznych. Natomiast wydaje się, że to, co na pewno nas buduje jako ludzi i wspomaga nas, to są utrzymywanie bliskich relacji z innymi, tak? że, że
jednak otaczanie się jakimś takim przyjaznym środowiskiem, dbanie o swój autorozwój, o swoje pasje, o swój relaks. Myślę, że to jest też ważny odpoczynek, żeby umieć jakoś tak właśnie o to się zatroszczyć. Ale nie jestem przekonana, czy jakby to będzie wystarczające w każdym przypadku. Dobrze, że warto na to zwrócić uwagę. Ale warto na to zwrócić uwagę. I to, co powiedziała pani doktor, to również myślę, że to jest bardzo ważne, dbanie o taki higieniczny styl życia. O wysypianie się, o aktywność, o dietę. Okej. To przejdziemy już do pytań w takim razie. Chyba, że coś jeszcze się zrodziło, coś, co byście chciały uzupełnić. Ja myślę, że najważniejsze, żeby nie bać się po prostu, nie bać się konsultować. I też nawet jeżeli to nie zawsze też wiąże się od razu z włączeniem leczenia, bo też często pacjenci boją się na przykład przychodzić do lekarza, bo boją się, że wyjdą od razu z tabletkami, tak? Nie zawsze tak jest. Czasami podejmuje się na początku próbę właśnie podjęcia psychoterapii i ja mam takich pacjentów, którzy nie potrzebują farmakoterapii, są w psychoterapii, rzeczywiście to daje efekty i nie potrzebują leczenia. Ale czasami rzeczywiście taka jedna konsultacja u lekarza powoduje, że to ich uspokaja i jeżeli Państwo czujecie, że komuś z Was albo Waszym bliskim taka konsultacja jest potrzebna, to ja zachęcam. Także no, w naszej klinice mamy możliwość konsultacji online, jeżeli ktoś na przykład nie jest z Warszawy i czasem nawet taka jedna konsultacja wystarczy, żeby wiedzieć, co z tym dalej robić po prostu, a nie chodzić po różnego rodzaju lekarzach, specjalności i po prostu no, leczyć to, czego nie ma tak naprawdę. Czyli że warto skonsultować się z lekarzem psychiatrą, bo to jest ta osoba, która ta specjalność, która się zajmuje właśnie psychiką, trudnościami psychicznymi. A jeżeli czujemy, że może być rzeczywiście jakaś podstawa somatyczna, fizyczna, to też kierujemy do lekarzy tego typu specjalności. Prosimy o wykonanie badań. Że się nie bać, że albo jeżeli psychiatra nie wykryje, to i tak pokieruje do lekarza właściwej specjalności. Tak. I nie zawsze jest tak, że daje leki. Ja też często rozmawiam z pacjentami, czy chcą leki, czy się bardzo tego boją, dlaczego się boją, wyjaśniam, jak one działają, prawda? No, wiedza powoduje na jakiś temat, że jednak strach jest mniejszy. No dobrze, to już przejdźmy w takim razie, bo widzę, że sporo osób zadało pytania. Nadal oczywiście czekamy. I pierwsze pytanie. Pani Julia, dziękujemy Pani Julio. Czy fobię społeczną można całkowicie wyleczyć? No, to jest w ogóle takie pytanie, czy zaburzenie lękowe można całkowicie wyleczyć, prawda? I w ogóle jakieś zaburzenie. Oczywiście no, tutaj jest istotne, jak nasilone są objawy, ale można, mam pacjentów, którzy borykają się z tym zaburzeniem rzeczywiście i całkiem dobrze funkcjonują po kilkunastu miesiącach leczenia. To są akurat pacjenci, tacy, którymi teraz na myśl przychodzą, którzy akurat są w farmakoterapii i psychoterapii. Czyli takie podwójne leczenie. Czy całkowicie? No to jest w ogóle, jeśli chodzi o zaburzenia psychiczne, to jest pytanie, czy można je całkowicie wyleczyć, prawda? Na pewno można tak zminimalizować objawy, aby dobrze funkcjonować, żeby ich nie było, prawda? Ja zawsze też mówię tak, że naprawdę problemy psychiczne nie różnią się bardzo od tych somatycznych, bo to, że człowiek ma zdiagnozowaną cukrzycę, może mieć dobry cukier we krwi. Tak samo jest z fobiami i innymi chorobami, prawda? To, że ktoś ma coś zdiagnozowane, najważniejsze, żeby to nie dawało mu takiego poczucia stygmatyzacji, nie powodowało, że on się czuje przez to gorszy,
bo tych objawów może w ogóle nie być. I to, że gdzieś tam w dokumentacji jest takie zaburzenie, to wcale nie znaczy, że ono go definiuje. Mhm. Żeby też, bo też tego często pacjenci się boją właśnie, że to jest taka łatka przyczepiona, prawda? On bierze leki, psychotropy. I to powoduje taki lęk przed psychiatrą, psychoterapeutą. Nie bać się i próbować leczyć. Zawsze można pomóc. Da się wyleczyć? Ja mogę właśnie dodać, że fobie są dobrze wyleczane z zaburzeniem i wysoko wyleczane, więc bardzo dobra prognoza do wyleczenia tych zaburzeń. Także myślę, że warto, tak jak pani doktor powiedziała, nie bać się i szukać pomocy psychoterapeuty, na pewno tak, ponieważ fobia jest zaburzeniem takim, no, na które psychoterapia ma doskonałe narzędzia. Jeżeli nie jest to jakaś skrajna wersja tej fobii, to farmakoterapia nie jest potrzebna. Okay. A jaki nurt, dziękujemy za pytanie pani Pauli, teraz czytam pytanie, jaki nurt psychoterapii jest najsłynniejszy przy agorafobii? Spodziewam się, że to pewnie najsłynniejszy i najskuteczniejszy. Ja mogę odpowiedzieć, że przy fobiach, tak jak już powiedziałam wcześniej, ale doskonale, jeśli chodzi o takie krótkoterminowe oddziaływania, rzeczywiście, mimo że to nie jest mój nurt, to doskonale sprawdza się nurt poznawczo-behawioralny. I on ma do tego metody bardzo zgrabnie zapisane, przemyślane i wiem, że z doświadczenia moich koleżanek, które pracują w tym nurcie, że dobrze się tego typu zaburzenia leczą. Jeśli ktoś nie chce czegoś więcej, tak? W sensie sięgać głębiej w psychikę, to co robimy my z kolei w nurcie wschód dynamicznym. Derealizacje. To jest pytanie pani Violety. Czy po włączeniu farmakoterapii mijają? No to jest takie, teraz taki objaw, kiedy czy właśnie mamy poczucie tego, że świat obok nas jest troszeczkę, jesteśmy odrealnieni, tak? Mamy, no jest to jeden z objawów lękowych i powinien minąć, tak? Powinien minąć. Natomiast, tak jak i inne objawy, o które leczymy, natomiast na pewno jest to kwestia czasu. I czasami no, może być tak, że pewne objawy, tak jak ten objaw derealizacji, jest, jeżeli jest jakoś mocno nasilony, jeżeli ta pani mocno się z nim boryka, tutaj no, skierujemy zawsze jednak do psychoterapeuty, prawda? Jeżeli są takie objawy, rzeczywiście, które mogą być oporne na leczenie. To tutaj właśnie psychoterapia, no, myślę, że zdziała więcej, jeżeli nie pomoże lek, tak? Okay. Czy rozumiem, że też jest, tak słyszę, może warto, żeby to też wybrzmiało, że leczenie farmakoterapeutyczne jest bardzo ważnym oddziaływaniem terapeutycznym, bo on rozumie, że troszkę tak też znosi te pierwsze cierpienie, i ułatwia w ogóle tak, mam wrażenie, wejście w proces psychoterapii, tak, że tak, może to też tak myśleć w ogóle. Tak, tak, tak. Zmniejsza lęk i ułatwia funkcjonowanie w ogóle, prawda? No bo czasami nasilenie objawów jest tak duże, że człowiek w ogóle boi się wyjść z domu na przykład. I wtedy trudno mówić o psychoterapii, jakimś wglądzie w siebie i mówienie o tych objawach, bo wręcz przeciwnie, jeszcze kiedy mówię o tych objawach, to one no, jeszcze się nasilają, prawda? Zawsze jest tak, że dążymy do tego, żeby zmniejszyć te objawy. Także te objawy, no, bo to jest dosyć nieprzyjemny objaw, taka derealizacja. Pytanie pani Magdaleny. Po jakim czasie od zakończenia terapii mają pani doświadczenie z odstawieniem leku? Czy często odstawia się lek wraz z zakończeniem psychoterapii? Czyli pani pyta,
Kiedy, znaczy, czy odstawiać kiedy wraz z kończeniem terapii? Tak. Ta. Kiedy te, czy to ma iść równolegle, czy w trakcie? Że robi się najlepiej. W trakcie psychoterapii, tak? Psychoterapia jest jednak tym takim kierunkiem długoterminowym, prawda? To raczej wcześniej odstawić lek, a psychoterapię jeszcze kontynuować. Tak jest najlepiej. A dlaczego? Myślę, że daje to taką możliwość, żeby jeszcze pacjentowi potowarzyszyć z tym faktem odstawienia leków. Tak? Czasami ktoś jak wiele lat przyjmuje czy leki, czy borykał się z różnymi zaburzeniami, to jest to dla niego jakiś tam moment przejścia i też znowu może być powrót do lęku, prawda? Bo kiedy odstawi leki, może się bać tego, że odstawił leki. Psychoterapia ma wtedy taki charakter wspierający, podtrzymujący, jest możliwość omówienia tego i redukcji tych obaw, które mogą się wiązać z obawami przed odstawieniem. Kolejne pytanie. Czy zaburzenia lękowe mają wpływ na rozwój osobowości unikającej? W sporym uproszczeniu mam wysoki poziom lęku, więc nie konfrontuję się, zaczynam unikać. Jeszcze raz można przeczytać pytanie? Pytanie jest, czy zaburzenia lękowe mają wpływ na rozwój osobowości unikającej? I tutaj chyba pani mówi o takim trochę kole takim zazemiającym się. Jaki to mogą mieć wpływ? Jest osobowość unikająca, tak? Istnieje taka osobowość unikająca, która z lęku unika różnych miejsc, czy sytuacji, czy zdarzeń. No i to jest... Nie do końca tak rozumiem to pytanie, mam wrażenie, że chyba pytanie jest, czy po pierwsze, czy lęk wpływa na kształtowanie się osobowości? Czy na przykład, jeżeli odczuwamy lęk, to po pewnym czasie możemy się nabawić zaburzeń osobowości unikającej? I czy lęk może istnieć w sumie? Ja na przykład mam takie doświadczenie ze swoimi pacjentami, którzy właśnie mówią o tym, że na początku może być niespełnienie kryteriów jeszcze zaburzenia osobowości unikającej. Tak bym powiedziała, że przy nasyceniu objawów to te osobowości unikające to mieli 50, a nie 100. Czyli nie można było się zakwalifikować na osobowości unikającej, ale borykali się z lękiem. I rzeczywiście wprowadzili się trochę w takie błędne koło utrwalania swoich trudności, czyli im więcej zaczęli unikać, wtedy ten lęk się jeszcze bardziej wzmagał i wtedy jakby coraz większych pola zaczęli unikać, rzeczywiście po pewnym czasie zaczęli spełniać tak to utrwalanie przez x lat, 5, 6, 10, że po pewnym czasie rzeczywiście zaczęli spełniać tylko te osobowości unikające. Też macie tak doświadczenie ze swoimi pacjentami? Tak, no też pewnie zależy od wieku, prawda? Kiedy się takie objawy lękowe zaczęły, no bo to też kształtowanie osobowości jest jakimś procesem. I oczywiście, jeżeli ten lęk towarzyszy już we wczesnych etapach życia, no to może on przyczynić się w pewnym sensie do kształtowania takiej osobowości. Z kolei z drugiej strony, tak jak pani powiedziała, pewne cechy osobowości już ukształtowanej, mogą takiej lękowej, prawda? Mogą powodować, że człowiek jest bardziej skłonny do reagowania lękiem na różne sytuacje. Czy jest podatny grunt. Tak, wtedy. Podatny grunt. Tak. Okej. Pani Paula pisze dalej. Taką też przechodzę zresztą u Państwa. Pozdrawiamy, że pani Paula jest u nas pacjentką w Psychomedic, ale jestem ciekawa, czy na pewno to najlepsza droga. Miałam też terapię analityczną, ale nie pomogłam. Czyli pani Paula odnosi się do terapii, o której wcześniej pisała, czyli jaki jest najskuteczniejszy nurt terapii psychodynamicznej. To
to zależy też od historii tej pani, bo trudno jest odpowiadać, dlaczego też nie powiodła się psychoterapia psychoanalityczna na przykład. Tak? To, trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, nie znając trochę więcej faktów. Tak? Bo nie wiemy, dlaczego nie powiodła się psychoterapia psychoanalityczna. Czasami tak jest, że ktoś komuś nie pasuje dany terapeuta i zmienia. Czasami nie pasuje dany nurt czy sposób prowadzenia pracy, bo psychoanalityczna praca jest bardziej oparta na takim większym wycofaniu terapeuty. Nie każdemu to odpowiada. Niektórzy wolą takiego terapeuta bardziej w interakcji, tak? Takiego, który daje zadania do rozwiązania, jakieś prace domowe i to możemy znaleźć w poznawczo-behawioralnym nurcie. Natomiast nurt psychodynamiczny jest blisko związany z nurtem psychoanalitycznym. I trudno mi powiedzieć, dlaczego akurat, może nie wiem, na jakim etapie też pracy jest ta pani, czy to jest początek, czy to już trwa ileś lat. Tak? Więc czy to, no, to dlaczego komuś nie pasuje dany terapeuta czy nurt, jest też bardzo szerokim pojęciem. Mm-hmm. Może być bardzo dużo przyczyn, również osobowościowe przyczyny samej pacjentki. Tak? Mm-hmm. Czyli tak sobie myślę, że przede wszystkim chyba taka ważna jest myśl, żeby nie rezygnować. Rozumiem, że tutaj pani Paula też... swoim terapeutą. Tak, tak, to też widzę, że pani Paula też szukała. Jeżeli nie podejście psychoanalityczne, no to może spróbuję jakiegoś innego podejścia. Myślę, że warto też spytać swojego lekarza psychiatrę, bo rozumiem, że psychiatra też podpowie, co przy naszej konstrukcji osobowości, przy naszych trudnościach, jaki ten nurt może być? Czy to C-betowy nurt, czy poznawczo-behawioralny, czy psychodynamiczny? Oczywiście. Mhm. My też czasem tych pacjentów troszkę z innej strony znamy, prawda? Mhm. No, to też ważna jest taka dobra relacja z tym pacjentem, żeby on nam zaufał i powiedział, prawda, dlaczego, co mu nie pasuje i czego się boi albo obawia. I wtedy możemy mu pomóc. Najważniejsze, żeby mówić właśnie szczerze. Mhm. Że być może nie rezygnować impulsywnie z terapii, tylko przyjść na sesję i powiedzieć terapeucie, czuję się czegoś obco, czymś mi jest trudno, żeby spróbować, bo tak myślę sobie, że pewnie wiele pacjentów mówi, tu coś mi nie pasuje, to już więcej nie przyjdę. Czy to dobre posunięcie? Nie, to jest szkodliwe posunięcie dla samego pacjenta najbardziej, ponieważ dokonuje pewnego otwarcia w terapii swoich różnych części, swojej psychiczności i postępując w taki sposób pozostawia samego siebie z tymi myślami, z takim, no zależy jeszcze jaki to jest pacjent, ale też nie każdy pacjent tak zrobi. Więc taki pacjent, który tak robi, to raczej jest taka osoba jednak z taką skłonnością do impulsywności. I warto by było szczególnie dla takich osób, żeby rozumiały, jak ważne jest to, żeby tego nie robić. Nawet gdyby miał zrezygnować z terapii, to ważne jest bardzo, żeby omówić to z terapeutą i zakończyć to w taki sposób zgodny ze sztuką. Mhm. Czyli nie impulsywny. Mhm. Pani Katarzyna, i tutaj będzie dłuższa opowieść. Pani Katarzyna pisze, mam osobowość neurotyczną zdiagnozowaną z elementami zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnymi i teraz wyszła bomba emocjonalna w postaci OCD na punkcie ładu i porządku, też w myślach i czynnościach i objawy depresji, w tym bezsenność rok po urodzeniu dziecka. Niestety leki żadne nic nie pomogły. Asentra, Mozarin, Faxolet, Anafranil. A tak strasznie chciałabym poprawy, bo na terapii jestem, ale czy istnieje lek, który pomoże na to, że jestem już strasznie zmęczona i senna w ciągu dnia, a wybudzam się w nocy. Żaden psychiatra, tu już piąty, nie przepisał mi chociaż na parę dni benzodiazepin. No to rzeczywiście... Znaczy tak, no, pani zmaga się z zaburzeniem dosyć trudnym pod tym kątem, że rzeczywiście czasami trudno leczy się
tak zwaną nerwicę natręt, czyli zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. Wymieniła Pani kilka leków, rzeczywiście z różnych już takich grup. No, pytanie, jak długo Pani brała leki i w jakich dawkach? Bo tu jest bardzo istotne, że leki akurat w tym zaburzeniu trzeba brać odpowiednio długo i w tych najwyższych dawkach. Czyli te leki, tam były leki z tych takich typowych przeciwdepresyjnych, ale też anafranil, czyli ten trójcykliczny. Po pierwsze to, jak Pani miała na imię? Pani Dagmara chyba, tak? Pani Katarzyna, Maria Katarzyna. Tak. Pani Katarzyna, no po pierwsze to nie jest, bardzo rzadko jest tak, że wykorzystała Pani już wszelkie metody leczenia. Tutaj oczywiście wymieniła Pani kilka leków, ale są pewne ścieżki, czyli pewne jest tak zwany pierwszy rzut leczenia, jeżeli to nie pomaga, drugi, trzeci, są pewne takie metody. I bardzo ważne jest to, żeby się Pani jeszcze raz przyjrzała temu, najlepiej po ustaleniach z psychiatrą, czy leki były brane odpowiednio długo i w odpowiednich dawkach. Niestety tutaj w tym zaburzeniu leki brane w dawkach tych mniejszych nie pomagają, jeżeli zwłaszcza to zaburzenie jest znacznie nasilone. Czasami niestety trzeba dołożyć jakiś inny lek, na przykład neuroleptyk w takich zaburzeniach, więc to nie jest tak, że wyczerpała Pani wszelką ścieżkę, tak podejrzewam. Też jest ważne, żeby znaleźć lekarza, który jednak będzie dosyć stałym lekarzem, bo jeżeli pacjenci tak przeskakują od lekarza do lekarza, to no, mi jest trudno, na przykład jeżeli widzę pacjenta tylko raz, a pacjent był już u różnych lekarzy wcześniej, bo dużo łatwiej jest, kiedy jakąś widzę historię leczenia tego pacjenta i on już jest u mnie kolejny raz, wtedy możemy coś zrobić więcej. I ja też widzę tego pacjenta, jakie są postępy, albo wręcz przeciwnie, dlaczego coś nie działa, prawda? Więc jeżeli chodzi o farmakoterapię, to naprawdę bardzo rzadko jest tak, że wyczerpały się już wszelkie metody. Trzeba się temu raz jeszcze przyjrzeć i zastanowić. No rzeczywiście tak zwane OCD jest tym zaburzeniem trudnym do leczenia, ale w odpowiedzi, znaczy no, odpowiada na leczenie odpowiednią farmakoterapią i psychoterapią, tak? To jest też bardzo ważne właśnie, żeby to była psychoterapia. No takim mogę podać kiedyś takiego pacjenta, który leczył się bardzo długo. Bardzo długo i właśnie miał dawki leków najwyższe docelowe i przez tego też to było bardzo nasilone. Więc to nie jest tak, że nie ma już tutaj pomocy. Mhm. Dobrze. Kolejne pytanie. Pani Marta, dziękujemy Pani Marto. Odkąd choruję na nerwicę, mam problemy ze snem. Nie mogę przyjmować Tritico ze względu na bezdechy senne. Co w takiej sytuacji zrobić? Tritico, Pani mówi. No, lek Tritico nie jest jedynym lekiem nasennym, na szczęście. Więc są inne leki, które możemy zastosować w regulacji snu. Też pytanie, jak Pani, jest tak zwana higiena snu, prawda? Tutaj też warto się temu przyjrzeć wspólnie z lekarzem, psychiatrą, dlaczego są właściwie problemy ze snem i czy to na pewno musi być lek, prawda? Czy to trzeba koniecznie regulować lekiem, a jeżeli tak, to są inne leki, które działają przeciwlękowo i to niekoniecznie muszą być jakieś leki z tych grup takich typowo nasennych. Mogą być to jakieś małe dawki leków przeciwdepresyjnych, które ułatwiają zasypianie, jakieś bardzo słabe neuroleptyki w bardzo małych dawkach, które też pomagają zasnąć. Także sen możemy regulować oczywiście i też zwracając uwagę na higienę snu, tak jak mówię, prawda? Czyli to,
właśnie jak pacjenci wieczorem funkcjonują, czy jest ten czas relaksu odpowiedniego, o której biorą leki, to też jest istotne, żeby nie brać ich za późno, o której wyłączają komputer, komórkę, żeby nie było dużo światła. To jest istotne też bardzo dla snu. Mhm. A Pani powiedziała, psychoterapia jest pomocna w zaburzeniach snu? No, prawdę mówiąc, ja osobiście nie miałam takiej konkretnej osoby w swoim doświadczeniu, która no, tylko z tym się borykała. Chyba nie wiem, czy coś takiego. No, jako tylko, że zaburzenie snu. Tak, to zawsze myślę, że to jest czymś istniejące. Tak, myślę, że oczywiście, tak jak wszystkie objawy czy no, takie elementy są istotne i analizujemy je, zastanawiamy się, dlaczego ktoś może spać. Mhm. Tak jest, to też może być jak najbardziej przyczyna związana z takim psychologicznym funkcjonowaniem. Mhm. Również tak może być. Bo na przykład martwi się czymś, czegoś się boi? Może tak być. Mogą być też takie zaburzenia doby w ogóle, że ktoś funkcjonuje w nocy, a w dzień śpi. I też ma taki rozstrojony organizm i to też jest często takie, zdarza się, że występuje przy różnego rodzaju zaburzeniach. Mhm. Nie tylko lękowych, osobowości również, tak? Taki rozstrój funkcjonowania. Mhm. To właśnie bardzo ważne, co Pani minister powiedziała, że zaburzenie snu rzadko kiedy jest takim izolowanym zaburzeniem snu. Ono właśnie współistnieje w innych zaburzeniach i może warto leczyć inne zaburzenie, a senu reguluje się z czasem. Tak. Mhm. To jest istotne. Teraz też będziemy mieli troszkę dłuższą historię. Pani Anna do nas pisze. Zauważam, że pomimo tragicznego dzieciństwa, to gdy związek w dorosłym życiu daje poczucie bezpieczeństwa, wiele rzeczy się układa, ale gdy znowu świat runie, trudno pozbyć się lęków przed brakiem stabilizacji, przed samotnością, a nawet przed nowym nieznanym. Boję się na przykład jechać autem i tak dalej, ale te lęki pokonuję i potem sprawa wydaje się prosta, ale zanim to zrobię, serce puka mocniej. Co zrobić, by przestać się bać aktywacji zawodowej po wielu latach przerwy i mając więcej niż 50 lat. Nawet gdy robię coś dobrze, to muszę mieć potwierdzenie, nawet ktoś nie musi czegoś robić. Rozmowa jest wszystkim, a leki na pewien czas może i pomagają, ale nie rozwiązują sprawy. O te rozwiązania przecież chodzi. Co o tym sądzicie? Ja sądzę, że jest to taki przykład osoby, która dokonywała różnych korekt w swoim życiu, tak? To znaczy, no, dzieciństwo oczywiście nie musi wyznaczać jakby całej fali nieszczęść. Potem dobieramy partnerów, mamy grupę przyjaciół, jakąś grupę wsparcia i to też nam ten świat moderuje wewnętrzny, tak? Coś się terapeutyzuje też poprzez relacje z innymi, poprzez samo nawet dorastanie, tak? Czy upływ czasu nas zmienia również, tak? Naszą psychiczność i myślę, że w Pani przypadku może chodzić o to, że jakaś Pani część osobowości działała sprawnie, tak? Pewne cechy się realizowały, a pewne konflikty czy deficyty, które mają zalążek w przyszłości, cały czas w Pani pracują. Także jakby upływa czas, w jakich obszarach to funkcjonowanie było na tyle sprawne, tak? Że dało się jakoś żyć. Natomiast gdzieś cały czas to pracuje, to wygląda na to, że rzeczywiście bez zrozumienia tego trudno jest to zmienić, bo Pani ma 50 lat i już jakby doświadczyła tego, że samemu jest pewne rzeczy trudno zmienić, jakby jest to niemożliwe. Mhm. Tak? Czyli żeby udać się też po pomoc profesjonalną. Tak. Aha. Tak, że nie jest za późno na to, żeby móc na przykład spokojniej żyć.
pogodzić się z pewnymi, no bo to, co minęło, to minęło już, tak? Do pewnych rzeczy już nie mamy powrotu, ale mamy jeszcze perspektywę na przyszłość i warto o tą przyszłość jeszcze walczyć. Fajne to, czy coś teraz mi zdałeś? Myślę, że jak to Pani też poruszyła temat leków. No oczywiście, no, znaczy ta świadomość akurat jest dobra, że lek nie zmienia sytuacji, prawda? On może pomóc troszkę zmniejszyć to napięcie, też takie zamartwianie się o przyszłość. No ale to jest akurat słuszne, co Pani mówi, że pomaga na jakiś czas. Aczkolwiek zdarza się, że ja mam takich pacjentów, którzy przyjmowali leki w trudnych takich sytuacjach kryzysowych. Też już to było w jakimś wieku, a nigdy wcześniej się nie leczyli. Rzeczywiście, mimo tego, że ta farmakoterapia się zakończyła, oczywiście w połączeniu z jakąś pomocą inną, psychoterapeutyczną, jest lepiej po prostu, łatwiej im funkcjonować. Czy to też nie jest tak, że po odstawieniu leku wszystko wraca, prawda? To one jednak mają swój taki udział w regulacji. Już nie zawsze, że często nie jest, tak. Wystarczą. Mogą, tak. Mogą wystarczyć, tak. A rozumiem, że taką trochę też takim wzmacniającym znacznie skuteczność leczenia jest pouczenie, plus jeszcze koniecznie psychoterapia. Oczywiście. A tutaj jeszcze pacjent pisze, właśnie pacjentka, ja myślę, że to jest bardzo znane, co teraz mówimy, przepraszam, pan Patryk, a co w przypadku lekoopowności? To już ostatnie pytanie na dzisiaj. Aha. No tutaj pytanie co do lekooporności, tak jak mówię, to też jest pytanie, żeby stwierdzić w ogóle lekooporność, to jest długa droga, dlatego że, tak jak mówię, czasami pacjent przychodzi, mówi, brałem już wszystko. Po czym, kiedy zaczynamy rozmawiać i ja zbieram wywiad, okazuje się, że wcale nie biorę wszystkiego, to po pierwsze. I też nie brał w odpowiednich dawkach albo odpowiednio długo. Czyli po pierwsze to lekooporność trzeba tak myśleć o tym bardzo ostrożnie, aczkolwiek no, zdarza się rzeczywiście, że pacjent jest lekooporny, wtedy może na przykład potrzebna jest hospitalizacja, prawda, żeby tutaj przyjrzeć się temu pacjentowi dłużej, codziennie go obserwować i stwierdzić no, jakieś połączenia lekowe też różne, że to nie tylko te leki typowe, ale leczenie właśnie jakieś połączone różne grupy leków. Taka jest zasada leczenia lekooporności, że nie są to tylko leki przeciwdepresyjne, ale na przykład w połączeniu z jakimś neuroleptykiem, tak jak tam było Pani, z zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi. No i oczywiście psychoterapia. Tak naprawdę rzadko kiedy, łącząc to wszystko, mówi się o tym, że nie da się wyleczyć. Ja chyba nie spotkałam czegoś takiego. Często rzeczywiście jest tak, że pacjenci nie odczuwają ulgi, nie są w stanie jakoś poprawić swojego funkcjonowania, ale zawsze jest coś, co można by zmienić, właśnie na przykład podjąć psychoterapię i w niej systematycznie uczestniczyć, no a pacjenci jakoś nie mogą się przemóc do tego, prawda? To naprawdę jest tak, że to połączeniu razem daje dobre efekty. O ile nawet nie da się czegoś wyleczyć całkowicie, to jesteśmy w stanie na tyle zminimalizować objawy, że ktoś jest w stanie funkcjonować. No niestety nie jesteśmy w stanie też wszystkiego wyleczyć zupełnie, prawda? No tutaj nie możemy, to jest, na tym polegają też dolegliwości psychiczne, prawda? Że takie jest też, no, człowiek doświadcza różnych stresów, sytuacji trudnych. I takie zupełne pozbycie się lęku, na przykład, w ogóle nie jest możliwe, bo my wszyscy doświadczamy lęku, prawda? Tylko żebyśmy mieli sposoby adaptacji do tego i takich adaptacyjnych metod radzenia sobie z tym lękiem. Co też na ten temat trzeba, prawda? Żeby popracować z pacjentem, że pewnych rzeczy pacjent będzie doświadczał i nauczyć się po prostu radzić sobie z tym. Pani Paulino, czy coś jeszcze? Będziemy już kończyć, czy coś? Ostatnie zdanie.
Zgadzam się z panią doktor. Myślę, że to ważne, co powiedziała. I też chyba na koniec można powiedzieć, żeby nie bać się psychoterapii, nie bać się psychiatrów, bo jesteśmy dla państwa po to, żeby pomagać wam poradzić sobie z waszymi problemami. I mamy dużą skuteczność działania, zwłaszcza jak jesteśmy zespołem, tak jak psychomedika. Myślę sobie, że też pewnie bardzo ważne to, co dzisiaj wybrzmiało, że musi to być i farmakoterapia, i psychoterapia musi być w odpowiedniej dawce. To znaczy, że nie bać się, bo ja często mam takie doświadczenie ze swoimi pacjentami, którzy mówią, że wcześniej chodziłam na psychoterapię raz na dwa tygodnie i ona nie pomogła. Myślę sobie, że terapia raz na dwa tygodnie to jest jednak za mała dawka. Tak. Tak samo jak te dawki docelowe z leków. Czyli jeżeli kiedy brałem 50 mg czegoś i to jest jakby pacjent mogą sobie zdawać sprawę, że to jest dopiero wstęp do tej właściwej dawki takiej leczniczej. Czyli żeby się jakoś nie rozrzedać też tych metod leczniczych, no bo one rzeczywiście wtedy to tak jak się rozrzedzi. Nie wiem, sok pomarańczowy, tylko już nie czuć smaku w ogóle tego soku. Tak. Niektórzy pacjenci mówią, pani da troszkę tego leku, ale tylko troszeczkę. Tak, że to wtedy... Tylko troszeczkę, no bo to tak jakbym brał, ale właściwie nie biorę. To nie ma sensu. To mnie z kolei sensu. Jest tak, że czy mogę przyjść raz w miesiącu, tak? I pogadam i pójdę, tak? No to też nie o to chodzi, tak? Bardzo ważne jest to, żeby to było przynajmniej minimalnie raz w tygodniu, żeby można było nazwać to psychoterapią. Tak? Żeby zaszły procesy terapeutyczne. I że to nie jest zwykła pogadanka, bo też często pacjenci myślą, że no to tak ja właściwie będę rozmawiał. To nie jest zwykła pogadanka. Czy rozumiem, że rozmowa jest z przyjacielem, a z psychoterapeutą jest praca nad własnymi trudnościami i psychoterapeut rządzi się własnymi prawami. To nie jest rozmowa jak z przyjacielem. Rozmowa z przyjacielem, wsparciem. A psychoterapeuta oprócz wsparcia, które jest jedno z tysięcznych składowych psychoterapii, jest jeszcze wiele różnych składników procesu terapeutycznego. Serdecznie dziękuję za dzisiejszy udział w Psychomedic Live. Dzisiaj naszymi gośćmi była doktor specjalizująca się w psychiatrii dorosłych Bernadetta Warhol. Dziękuję bardzo. I psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny Paulina Ziemińska. Dziękujemy bardzo. I chciałam też na waszej też, bo widzę, że jest bardzo dużo pytań, które nie udało nam się dzisiaj też odpowiedzieć. Myślę, że po pierwsze, umieszczajcie w komentarzach. Postaramy się też spróbować w prywatnych wiadomościach wam zamieścić odpowiedzi, ale też przypominam, że nasi eksperci są dostępni też dla was na platformie Psychomedic Online. Czyli jeżeli jesteście z różnych miejscowości lub nie macie dostępu właśnie czy do psychiatry, czy do psychologa, nasi specjaliści są obecni na platformie, możecie wejść, zamówić konsultację wideo, i w ten sposób też sobie pomóc. Czyli to, co chcę powiedzieć, przede wszystkim nie warto długo chodzić z zaburzeniem lękowym, bo to się da leczyć, nie warto tyle cierpieć po prostu. Tak jak z próchnicą, nie warto długo chodzić, to tak jak z zaburzeniem lękowym. Tak jest. Zapraszamy w styczniu na nasz Psychomedic Live, śledźcie w wydarzeniu datę. Będziemy mówić o zaburzeniach afektywnych. Serdecznie zapraszam, dziękuję za dzisiaj. I do zobaczenia. Dziękuję bardzo.